Młodzi też mają głos i nie zawahają się go użyć, ale najpierw chcą wiedzieć, co zrobią poszczególne partie, kiedy dojdą do władzy. Na Uniwersytecie Śląskim odbyła się w środę debata wyborcza z udziałem kandydatek i kandydatów do Sejmu z 4 komitetów wyborczych. Młodzież pytała o pomysły na politykę zagraniczną, bezpieczeństwo Polski czy prawa zwierząt. Fatima Orlińska. Wbrew pozorom, grupa najmłodszych wyborców bardzo uważnie wsłuchuje się w zapowiedzi kandydatów w wyborach i wyciąga wnioski. Osoby na granicy nadal są ludźmi, więc aspekt humanitarny przez praktycznie obydwie partie jest pomijany i skupiany to jest na aspekcie obronnym, gdzie jeszcze lewica jakkolwiek stara się poruszać aspekt humanitarny, reszta partii to całkowicie ignoruje, więc muszę powiedzieć, że aktualnie sytuacja tego, jak prowadzona jest debata polityczna, w Polsce mi się bardzo nie podoba. Mam wrażenie, że ta kampania to było takie przekrzykiwanie się, szczególnie tych dwóch największych partii, nie muszę chyba mówić, który. I myślę, że fajnie byłoby wreszcie poznać tak z bliska tych kandydatów. Ważny jest też aspekt ekologiczny, ale również ta współpraca z Unią Europejską. No i jak poradzą sobie ze współczesnym kryzysem migracyjnym czy wojną na Ukrainie, jakie stanowisko zajmą. Studenci podkreślają, jak ważna na ostatniej prostej kampanii jest debata i jak bardzo ich zdaniem prawdziwego starcia poglądów zabrakło w ogólnopolskich mediach. Dlatego studenci Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego zorganizowali debatę u siebie. Przede wszystkim liczymy na otwartość z ich strony. Mieliśmy okazję parę dni temu oglądać debatę w Telewizji Polskiej, która generalnie, rzecz ujmując, była dość ustawiona. My chcemy zrobić debatę otwartą, przede wszystkim dla społeczności akademickiej. Jednym z tematów, który już na początku debaty rozbudził emocje uczestników, była polityka zagraniczna i bezpieczeństwo. Przedstawiciele komitetów wyborczych dość stanowczo wyrażali swoje zdanie. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale czy to się dzieje naprawdę, że kolega z Konfederacji powiedział, że mamy współpracować z Chinami? Nie wiem, czy wy wiecie, jak oni tam traktują prawa człowieka? No to dajmy przykład Izraela, co robią od lat, od dziesięcioleci z Palestyńczykami. Może nam się podobać Izrael czy nie, ale zamykanie tych ludzi w gettach, a domyślam się, wszyscy tu, jak państwo siedzicie, chwalicie i kochacie Izrael. Takich wymian zdań było więcej. Kandydaci ścierali się także w sprawach takich jak prawa kobiet, energetyka czy pomoc Ukrainie. Jednym z kandydatów, który wziął udział w debacie, jest politolog dr Tomasz Supik, który teraz sam kandyduje do Sejmu. Od lat rozmawia z młodzieżą o tym, czego oczekują od władzy. Przede wszystkim praca, dla nich oczywiście praca, dobrze płatna praca, to jest oczywiście mieszkanie. No i można by powiedzieć przewidywalność i bezpieczeństwo, to znaczy oni chcą, żeby państwo działało w sposób przewidywalny, żeby system podatkowy nie zmieniał się z dnia na dzień albo w pewnym momencie nie funkcjonowały trzy różne systemy podatkowe. No młodzi na pewno są wrażliwi na to wszystko, co się określa mianem ochrona klimatu. Równie ważne dla studentów jest to, by to właśnie młodzi wzięli udział w nadchodzących wyborach.